Cześć, z tej strony ja, Anna Salpa. Moi drodzy, dzisiaj z ogrodu i to jeszcze boso, bo właśnie porozmawiamy sobie dzisiaj o uziemianiu, czyli medycyna niekonwencjonalna. Z języka angielskiego mówi się grounding albo earthing. Jakby Was zastanawiało, co to jest, to są meble po moich dziadkach drewniane, które właśnie odczyściłam i staram się usunąć z nich wszelkie możliwe korniki, jeżeli jeszcze tam były. Także tak to wygląda póki co, ale niedługo będą tutaj. No dobra, ale wracamy do uziemiania. W naszym ciele mamy głównie dodatnie ładunki elektryczne, wolne rodniki, które są odpowiedzialne za stany zapalne w naszym organizmie i po prostu za chorobę i brak zdrowia i starzenie się naszego organizmu, są naładowane dodatnio. Natomiast Ziemia jest naładowana ujemnie. A przez to, że my jesteśmy stworzeni głównie z wody i składników mineralnych, to jesteśmy świetnymi przewodzicielami właśnie ładunków elektrycznych z Ziemi do naszego organizmu. I tym sposobem, według badań, możemy eliminować właśnie te stany zapalne w naszym organizmie. Jest to po prostu metoda chodzenia boso po ziemi, albo są też takie maty uziemiające, możecie sobie sprawdzić w internecie, które możemy stosować na przykład do naszych stóp czy do naszych rąk podczas pracy przy komputerze, a także możemy na nich spać. Ważne, żeby być wtedy jakby ta część ciała, która się styka z tą matą, żeby była albo naga, czyli na przykład gołymi stopami, albo w bawełnianych skarpetach, żeby przewodzić po prostu te ładunki elektryczne. I w 2012 roku, wiem, że lubicie wyniki badań, ja też je lubię, zrobiono badanie na 60 osobach, które przez przynajmniej 6 miesięcy odczuwały albo chroniczne bóle różnego rodzaju, często bóle właśnie kręgosłupa, bóle stawów, albo miały też duże problemy ze snem. Połowę tej grupy położono w nocy, spały one na matach, które nie były uziemione, czyli taka grupa kontrolna, a połowa była uziemiona. I rzeczywiście badania potwierdziły, że te osoby, które uziemiały się przez noc, mocno zredukował się ich ból i bardzo poprawił się ich sen. Także uziemianie, taka wydawałoby się banalna metoda, chodzenie boso po prostu po trawie, naprawdę może korzystnie wpłynąć na nas. I to też pod kątem keto. I bycia w ketozie jest ważne, ponieważ staramy się, keto to styl życia, staramy się wrócić do natury i uziemianie właśnie może być taką jedną metodą. Także jeżeli możecie, to po prostu wyjdźcie rano boso na trawę, poczujcie rosę. Naprawdę ja, kiedy się uziemiam, kiedy chodzę na bosaka po ogrodzie, to jakby wręcz czuję ten przepływ tej pozytywnej energii przeze mnie. Może to jest siła autosugestii, niektórzy powiedzą, może już całkiem zwariowałam, ale naprawdę ja to czuję. Jeżeli macie dzieciaki, które lubią biegać boso po trawie, to proszę nie ganiajcie ich, żeby ubierały buty. Moje dzieci biegają po trawie i wszystko jest okej. Bo często te proste rzeczy są naprawdę bardzo skuteczne. A że my mamy coraz mniej kontaktu z naturą, coraz więcej siedzimy w biurach, w samochodach, w domach, bez dostępu niestety do ogrodów, no to może to też wpływa na to, że nasze zdrowie często kuleje i te stany zapalne, chroniczne stany zapalne się niestety tworzą. Także jeżeli tylko możecie, to korzystajcie z uziemiania. Ja jeszcze sobie chwilę pochodzę, spróbuję jeszcze złowić jakieś ostatnie maliny tego sezonu i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć!